Dzień dobry, Januszu. Dzień dobry, Staś. Powiem tak, mam wielki zaszczyt i honor przywitać Cię na dzisiejszym nagraniu. No, w ostatnich latach narobiłeś sporo zamieszania swoim dorobkiem literackim. Żeby nie być gołosłownym, jeżeli się już ludzie z najwyższych półek, tak zwanych naukowych i nie tylko, negatywnie odnoszą, to znaczy, że nie tylko włożyłeś kij w mrowisko, ale udowodniłeś im, że nie mają zielonego pojęcia o czymkolwiek. Żeby naszym widzom i słuchaczom przedstawić się w skrócie, zamieszczę twój własny cytat z książki Królowie Lechi, prawda? Na twój temat, który sam tu wstawiłeś. Janusz Bierzch, pasjonat i badacz historii, bibliofil, ma wykształcenie wyższe z dziedziny handlu zagranicznego i służby zagranicznej. Pracował wiele lat na kierowniczych stanowiskach w kraju i za granicą. Swoje zainteresowania i wyniki badań historycznych zawarł w książkach opisujących okresy. Pierwszy, prehistorii, cywilizacja kosmiczna na Ziemi. Punkt drugi, starożytności, słowiańscy królowie Lechi, Polska starożytna oraz królowie Lechi i Lechici w dziejach. Punkt trzeci, średniowieczna, czyli z układu okresu średniowiecza, zamki państwa krzyżackiego w Polsce oraz chrześcijańscy królowie Lechi, Polska średniowieczna. Zredagował również wstęp i przepisy do nowego wydania kroniki słowiańsko-sarmacko i Prokosza z X wieku. Swoje książki starał się udokumentować obszerną bibliografią polską i obcojęzyczną. Jako dowód na to, o czym mówię, jest twoje ostatnie dzieło podane. Pozwolę sobie pokazać. Zbiór map, zbiór historycznych map. Niestety wydawca zgodził się tylko na niewielką ilość, o czym zaraz opowiesz, ale to jest, proszę państwa, coś niebywałego. Zbiór map udowadniający wszystko, co kiedykolwiek Janusz napisał i przedstawił nam. Żeby nie uciec od tej najważniejszej sprawy, pozwolę sobie powiedzieć, że zatytułowałem nasze spotkanie Zakłamana, ukryta historia Lechi i polskiej historiografii. Oddaję ci głos i proszę o tak zwanym układzie wstępnym dotyczącym właśnie tego atlasu, gdzie jest te 127 map. Może coś na ten temat, proszę. Dziękuję. Chciałem poinformować szanownych czytelników i ciebie, Stasiu, że myśmy przygotowali z Wojciechem Zielińskim atlas na 300 map. Znaleźliśmy ponad 300 map nadających się do wstawienia do tego atlasu. Natomiast wydawnictwo niestety nie zgodziło się, dlatego że cena byłaby za wysoka tego atlasu. Atlas z 300 mapami kosztowałby ponad 300 zł, co praktycznie spowodowałoby, że niewielu czytelników byłoby stać na kupno takiego atlasu i zapoznania się z jego ciekawą treścią. W związku z tym wybraliśmy 127 ciekawych map reprezentujących te 300 map w 12 językach obcych, łącznie z polskim, i zaprezentowaliśmy. I to, co już wiemy z komentarzy pod reklamą książek w wydawnictwach, spotkał się on z dużym aplauzem, no i z szokiem i zdziwieniem. Jeden z nauczycieli historii w liceum ogólnokształcącym napisał ciekawy komentarz, że chciał coś znaleźć, coś, co mógłby nam zarzucić, że jest to niezgodne z historią, którą go uczono na uczelni. Ale nie znalazł i mówił, że jest szokowany, jest w szoku po przejrzeniu dokładnym tego atlasu i uważa, że powinien on być w każdej szkole i na każdej uczelni historycznej. Zapewniam cię, Januszu, że jeżeli przyjdzie ten czas, a nadchodzi bardzo szybko, każdy
mieszkaniec, każda istota mieszkająca w kraju między Odrą a Bugiem dowie się o tym. Będą wszyscy na świecie o tym wiedzieli, bo jeżeli mogę cię zapewnić, to nagranie ukaże się w telewizji światowej UNN, na co już mamy zgodę i wstępną akceptację. Nasza współpraca z grupą Life Force jest jednoznaczna i konkretna. Moje pytanie jest, kto najbardziej ciebie atakuje w kraju za twój dorobek i dlaczego? No, dlaczego, to jest prosta odpowiedź. Za temat. Temat, który nie uznaje po prostu ortodoksja akademicka i wielu wykształconych historyków na uczelniach dotychczas. Po prostu nie akceptują takiego podejścia, a moim zdaniem historia, którą oni reprezentują, jest przestarzała, pozaborowa historia. I jest ona wielokrotnie zakłamana, przekłamana, no i wiele tematów jest po prostu też ukrywanych. Wrócę, Januszu, do poprzedniego układu. Wspomnij proszę, z jakich map z Uniwersytetu Stanford korzystałeś i komu jesteś wdzięczny, że ci udostępnił tę mapę za nic? Tak, rzeczywiście należałoby tutaj wymienić pana Davida Ramseya, chyba największego w Stanach, o ile nie na świecie, zbieracza starych map. I jak się okazało, w tych 300 mapach, które żeśmy zebrali, około 60%, nawet więcej map były własnością już pana Davida Ramseya. W związku z tym, ze względu na zawarte klauzule i ostrzeżenia pod tymi mapami, zwróciłem się na piśmie do pana Davida Ramseya, do San Francisco, prosząc go o zgodę na użycie kilkudziesięciu map. Załączyliśmy z Wojciechem listę tych map, wszystkich, które chcieliśmy użyć w naszym atlasie, i ponieważ to było kilka lat temu, motywowałem to tym, że z okazji stulecia zakończenia zbrodniczych zaborów Polski, żeby to było 18-19 rok, tak żeby się zgodził. Oczywiście bez wahania David Ramsey się zgodził, powiedział, żeby tylko, żebyśmy przysłali mu już po wydaniu dwa egzemplarze atlasu, bo chce mieć po prostu raz jako dowód, a dwa jako po prostu ciekawostkę z tego obszaru Europy, prawda? I o ile wiemy, David Ramsey ma swoją salę geograficzną i kartograficzną na Uniwersytecie Stanford, uniwersytecie numer jeden na świecie w Kalifornii, i mam nadzieję, że właśnie jeden z egzemplarzy atlasów tam się znajduje aktualnie. Jak obiecał, na pewno dotrzyma. Skoro chciał właśnie tą książkę z mapami otrzymać, to na pewno nie po to, żeby trzymać u siebie w domu, tylko po prostu pokazać ją, w jaki sposób jego mapy znalazły się w wydaniu tutaj w kraju Sławian, Słowian, Lechitów, czy po Lachach, czyli Polakach, prawda, czy Polaków, czy w miejscu, gdzie leży słynny Lechistan. Tak to po prostu bym nazwał. Czy nasza obecna zakłamana historia jest według ciebie układem specjalnym, wymyślonym, narzuconym, skalkulowanym? Jak to byś ujął? Wydaje mi się, że jest tutaj po trochu wszystkiego. To znaczy trzon stanowią układy pozaborowe. To zaborca niemiecki ustalił z Kościołem Rzymskim, jaką historię stworzyć dla tych Sławian. No i tak to się ciągnie. Jest to przestarzała historia pozaborowa i taka ona jest do dzisiaj, gdzie wiele dogmatów, wiele tez nadal jest aktualny, które były aktualne w XVIII wieku. Zostały one narzucone. Jako przykład podam króla Piasta, który nigdy nie istniał, bo on się nazywał Koszysko, był królem Koszysko i był szlachcicem, Lechitą. O tym piszą kroniki. I nie było żadnej dynastii piastowskiej. Rozumiem.
Była cały czas dynastia lechicka. Okay. A jeżeli chodzi jeszcze do poprzedniego tematu, króciutko dodam, że atakowali mnie od ukazania się pierwszej książki. Słowiańscy królowie Lechii, historycy na wszelkich możliwych forach i w internecie, i w telewizji, i w radiu, i oczywiście prześmiewcy. Też studenci historii, którzy zdezorientowani jeszcze nadal po prostu to robią, ale już rzadziej, także jestem atakowany coraz mniej, ale ostatnio zaatakował mnie, muszę powiedzieć, profesor Urbańczyk, który stwierdził, że ja wykorzystuję sfałszowane dowody źródłowe historyczne. Nie tylko mnie tym obraził, ale również Bibliotekę Narodową, bo ja oprócz kronik, które są ogólnie dostępne w bibliotekach i w księgarniach czy w internecie, używałem tekstów publikowanych i udostępnianych przez Bibliotekę Narodową w Warszawie. I nie podejrzewam, żeby Biblioteka Narodowa w Warszawie promowała i propagowała sfałszowane dowody historyczne, prawda? No. Także na tym chyba zakończę swoją wypowiedź. Każdy, jak to się mówi, wysyła coś, co sam w sobie ma. Czyli jeżeli mam tak zwany na myśli bumerang prawdy, to ona wraca i człowiek otrzyma tą prawdę z powrotem, którą rozsiewał. Jeżeli pozwolić, zacytuję coś bardzo ważnego, co znalazłem w twojej książce. Tytuł jest Moim dobrym ziomkom. Tak. Tu mi ziomek, choć w Polsce zrodzony, choć i nazwiskiem polskim zaszczycony, co dla próżności, z prostej schodząc z drogi, zamiast ojcowskie, obce, wielbi bogi. Temu ja tylko pismo to podaję, którego serca lachem być uznaje. I posłuchajcie państwo, podpisał Tadeusz Wolański, 1843 rok, wybitny historyk, który miał być spalony na stosie. Powiedz coś na ten temat, proszę, Janusz. Tak, są to piękne słowa. Zresztą był to człowiek, jak wynika z jego dzieł, z jego postawy, bardzo ciepły i dobry człowiek. Świetny badacz, numizmatyk, historyk, posiadał ogromną bibliotekę, znał świetnie łaciński, miał dużo dzieł łacińskich. I właśnie on na całe szczęście znalazł w zbiorze inskrypcji nagrobnych w mieście Rzymie, znalazł, to jest spis Fabrytiego z XVII wieku i on odczytał tam jedną inskrypcję bardzo ważną, gdzie cesarz Tyberiusz Klaudiusz Buccio ofiarowuje grób marmurowy z inskrypcją nagrobną Awiłowi Leszkowi. No i oczywiście on przetłumaczył ten tekst i nastąpił szok w kościele rzymskim i prymas ówczesny Polski wystąpił do synodu biskupów w Moskwie z prośbą, żeby się zwrócił do cara o zgodę na spalenie na stosie Tadeusza Wolańskiego. No przede wszystkim za to i za jego książki, za publikacje. Ale car nie tak szybko dał się podejść, wezwał Klasena, specjalistę od literatury i badań historycznych. Z nim to skonsultował i natychmiast się nie zgodził. Powiedział, że się nie zgadza i wyznacza oddział wojska dla ochrony Tadeusza Wolańskiego. Stąd mamy ogromny, przepiękny zbiór monet, którego wizerunki z kolegą Wróżkiem też pokazaliśmy w dwóch książkach. Ej, właśnie, prawda? To jest pierwsza część. Druga monet medali wyjdzie w przyszłym roku prawdopodobnie, jest obecnie w wydawnictwie. Druga bardzo, część. Bardzo dobre. A co zrobiono z bezsilności w tak zwanym Królestwie Polskim? No z bezsilności spalono część jego książek, bo nie zgodził się car i to wyraźnie wynika z tego pisma, bo ja przetłumaczyłem tę informację z dzieła rosyjskiego, gdzie jest to opisane szczegółowo, żeby mi nie zarzucono, że ja coś sobie wymyślam.
No i w związku z tym podano, że spalono tylko część książek Woleńskiego. Car się nie zgodził, a część kazał odłożyć i zachować dla potomności. Bardzo dobrze. Czyli niesamowite, tak. Powiem drugą rzecz niesamowitą. Przypominacie sobie na pewno Państwo wizytę prezydenta Turcji Erdogana, który w rozmowie, czy w wywiadzie, czy w konferencji prasowej pozdrawia Lechistan, prawda? Co wzbudziło wielką konsternację tak zwanego prezydenta Andrzeja Dudy, który jednoznacznie stwierdza, że z jego miny zresztą wynikało, że nie ma pojęcia, o czym Erdogan w ogóle mówi. A ja chciałem ze swojej wiedzy dodać, że przez cały czas tak zwanego rozbiorowego, czyli 123 lata, zawsze w Turcji do czasu zmiany przez Atatürka było miejsce dla posła z Lechistanu. Proszę pomyśleć, 123 lata nas nie było, a miejsce dla posła z Lechistanu cały czas było. Jaki to szacunek, prawda, Januszu? Tak, tak, jest to piękna sprawa historyczna, powinno być to cały czas podkreślane. A nawiązując do tego tłumaczenia tej konferencji prasowej, to doszły informacje, że ta tłumaczka, która przetłumaczyła to prawidłowo i zgodnie z historią Lechistan, miała kłopoty, że przetłumaczyła to słowem Lechistan, a nie polską. Oby nie. Dowiemy się niedługo. Chciałem również powiedzieć, że jak nasze oddziały Andersa przekraczały granice z Iranem, prawda, to też witano nas jako Lachów, Lechitów i ludzi z Lechistanu. Przypominasz sobie taką... Tak, tak, zgadza się. Tak, jest to całkowita prawda. Że wielu ludzi w tak zwanym świecie bardziej nas pamięta jako Lechistan niż co się niektórym wydaje. Ta nazwa nie znikła z historii. Powiem ci taką drobnostkę. W latach 60. pamiętasz, był Koziołek Matołek. I tam w tych jego wypowiedziach też pada słowo Lechia i Lechistan. Jeżeli ktoś nie wierzy, to sobie niech popatrzy na dzieje Koziołka Matołka. Były rzeczy ukrywane w baśniach, w opowiadaniach. Zawsze to wypływało. Zresztą samo słowo Polak, Polach, czyli ci Polachach, prawda? Tak, oczywiście, tak. No i mieliśmy króla Polacha. Zgadza się, zgadza się. Przybył z Ilirii, z armią i przejął władzę w Lechii po Wandalach i Alanach. Były walki międzyrodowe, międzyplemienne walki o władzę w Lechii. Także to się zdarzało wielokrotnie. Zgadzam się. Wiemy coś na ten temat, na przykład, nie chcę to w tym momencie mówić, ale ci między Łabą a Odrą, a między Odrą a Wisłą, prawda, też między sobą ciągle walczyli ze względu na to, że ci jedni nie chcieli przyjąć obrządków, powiedzmy, chrześcijańskich czy wschodnich, a inni po prostu poprzyjmowali, prawda? No tak, tak. Okej, czyli gdybyśmy wrócili do tej głębokiej historii, jak w krótkich paru zdaniach udowodnisz istnienie Lechii i Lechistanu? No cóż, przede wszystkim należy sięgnąć do kronik i to naszych kronik. Jest ich wiele, począwszy od kroniki Wojnana z VIII wieku. Kroniki czy historii Sarmacji, wojewodów Żelizów. Ich trzech pisało historię Sarmacji od VII do XI wieku. O czym niewiele czytelników wie. Potem kronika Prokosza z X wieku. Następnie kronika Kagnimira, kronika Zolawy, także kronika Miorsza. Wszystkie one mówią o Lechii, Lechitach, Lechistanie. To samo Cholewa. Biskup Cholewa, Mateusz, pisał w XII wieku na temat Lechii, Lechistanu, a Kadłubek w XIII wieku po prostu wręcz napisał w swojej kronice, że on szedł wiernie za Mateuszem, czyli przepisywał niektóre fragmenty. Stąd
Jest też dużo o Lechi i Lechita, a nasi historycy oświadczają, to ostatnio w jednym z filmików, że nie przyjmują do wiadomości pierwszej księgi Kroniki Kadłubka. Najłatwiej. Dlatego najłatwiej, właśnie. Najłatwiej, tak, najłatwiej. Że jest tam o Lechi i Lechita. Mm-hmm. No a poza tym co, o Lechi świadczą też mapy. Grecy nazywali nas oprócz Scytii i Scytów Lechistanem. Tak samo Turcja, Lechistan. Persja z kolei Lechestan albo Lechastan. Mm-hmm. Armenia Lechastan. Tak samo. Mamy również duże te wiadomości z Indii na temat tych dzisiejszych Brahminów, że ich grupa EH1A1 też jest z nami najbardziej jako Lechitami związana, prawda? Tak, oczywiście, północne Indie. I to rzeczywiście ta najbardziej ich wykształcona kasta. To jest właśnie ciekawe. Czyli no, powiązanie z Wedami, prawda? Wedy, tak, nie? Tak, oczywiście. I Wedy indyjskie przyjmuje się, powstały na bazie Wed słowiańskich. Słowiańskich. Także jest to ciekawa historia, ale to wynikało też z migracji w obie strony. Indie, powiedzmy, Europa, Indie, także przez Iran, przez te azjatyckie kraje. Pamiętam z takich nowinek archeologicznych, jak Chińczycy zaczęli się chwalić, że odkopali jakieś w Kurhanach stare układy. Okazało się, że tam leżą powiedzmy typy słowiańskie, powiedzmy sarmackie czy lechickie, a nie ich. I to szybko pochowali pod dywan, prawda, żeby to nie rozeszło się, że ich niby rdzenne ziemie zamieszkiwał kiedyś kto inny, prawda? Zgadza się. Chciałem właśnie króciutko na ten temat powiedzieć. Nazywali się Ujgurowie. Do dziś istniejący zresztą. I bardzo prześladowani dzisiaj przez tak zwany rząd chiński komunistyczny. Tak jest. Tylko, że to już też nie są ci Ujgurowie starożytni, ponieważ oni się wymieszali z ludami azjatyckimi, mongolskimi. Także to już jest mieszanka. I ta haplogrupa już ich nie jest prawdopodobnie czysta. No oni tak są w tej chwili zresztą wyznania nie mojżeszowego, tylko Mahometa, prawda? Więc oni przeszli na islam. Tak to mniej więcej dzisiaj wygląda. I są grupą etniczną, jedną z wielu zresztą, tak zwanych Chin. I o ile pamiętam, to chyba znaleziono około 3000 mumii i rzeczywiście zdjęcia, proszę sobie obejrzeć w internecie, pięknych kobiet o kasztanowych włosach, blond włosach, niebieskie, zielone oczy, no coś niesamowitego. I w tym piasku gorącym, suchym, ciała zostały zachowane świetnie. Zgadza się. Takim następnym takim dowodem, że na tamtych terenach właśnie myśmy, nasi przodkowie kiedyś byli, jest ta słynna księżniczka z gór Altaju, pamiętasz, którą wybrano do Moskwy, prawda? I tak prześladowała ich, że musieli ją odwieźć i teraz się uspokoiło, prawda? Pamiętasz to zgadza się, tak. Okej, wróćmy do nas, bo to jest ważniejsze, to są piękne nowinki techniczne, można je znaleźć w internecie, jeżeli kogoś to interesuje, ale wróciłbym do tak zwanego początku ustalonego przez ciebie, bo wiem, że przesunąłeś go w głąb, powiedzmy, długo, długo przed naszą erą. Chodzi o okres panowania pierwszych królów sarmacko-lechickich i ich dynastii. Może coś na ten temat? Tak, ja w pierwszej książce jeszcze nie miałem tych informacji, bo nie odkryłem jeszcze edycji łacińskiej Kroniki Prokosza, która jest inną kroniką. Ona tylko częściowo jest zgodna, natomiast jej układ wewnętrzny jest całkowicie inny, bo składa się z części, ma inne opracowania. Natomiast kronika edycji polskiej ma paragrafy i rozdziały, czego nie ma edycja łacińska. Mm-hmm. No i właśnie chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że cztery źródła mówią dokładnie o królu pierwszym naszym, Sarmacie. A więc Prokosz w obu edycjach i polskiej i łacińskiej
Kagnimir w XI wieku, Diamentowski, badacz XVIII-wieczny i Sernicki z XVI wieku. W swojej kronice podaje właśnie, że pierwszym władcą był Sernicy, był Sarmata i podejrzewam, że był to przybysz z Elamu, ponieważ była, jak wiadomo z badań międzynarodowych, migracji ludów, była też migracja z Iranu, z Elamu na teren Europy, w stronę Karpat. Czyli dzisiejszy Iran, czyli dzisiejszy Iran i wybrzeże Zatoki Perskiej, tak można to powiedzieć? Tak. Jesteśmy powiązani. Mamy też opracowania językoznawców, którzy porównywali języki. Język awestyjski, czyli stary język perski, irański, jest bardzo podobny do prasłowiańskiego. O tym mówił nasz Ignacy Pietraszewski i pisał w swoich dziełach. Rozumiem. Czyli taką udowodnioną najbardziej i potwierdzoną przez kogokolwiek datę, kiedy Sarmata pierwszy panował, jaką byś podał naszym widzom? 2078 rok przed naszą erą. Do 2025 przed naszą erą. Czyli sporo panował, 53 lata. Tak, następnie panował jego syn Kodan. 2025 do 1992. Czyli patrząc w układzie matematycznym, jakby tutaj nie było, oprócz tych tak zwanych poprzesuwanych dat, o których tu nie będziemy rozmawiać, bo nie one są istotne, no to mamy mniej więcej 4000 lat, prawda? No, prawie 4100 lat. Muszę powiedzieć, że ja w stosunku do pierwszej Księgi Lechickiej musiałem przesunąć prawie 400 lat ze względu na rok świata uznany przez historyków i kronikarzy. Oni odnosili do roku świata 4000. I tak się to wyliczało. Rozumiem. W związku z tym musiałem przesunąć z tego kalendarza, powiedzmy, żydowskiego 3761 na 4000. Rozumiem. Patrząc z tej strony, to jest, powiedzmy, 1/4 tego, co się nam mówi, że istniejemy, prawda? Ciekawie to wygląda. No oczywiście. Po Kodanie panowała jego siostra Helisa II, która urodziła właśnie naszego protoprastę Lecha I Wielkiego. Czyli mówiąc Kodan, masz na myśli Gdańsk oczywiście. Kodan, tak. Kodan założył gdzieś około 2020 Gdańsk. Gdańsk był moim zdaniem najstarszym miastem od Rowiśla. Czyli nie Kalisz. Nie. Kalisz to jest piąty wiek przed naszą erą, a tutaj proszę. Bagatela, prawda? Bagatela. Wiek przed naszą erą. Okej. Okay. A teraz tak trochę, jaki był ten zasięg według ciebie? Czy od Pacyfiku do Atlantyku, tak zwanej słowiańszczyzny, czy huperborejszczyzny, czy aryjskich układów? Tak szeroko teraz, wyobraźnia. Jeżeli chodzi o słowiańszczyznę, zwaną też Sławią, to ona sięgała, tak szczerze mówiąc, od Atlantyku po Ural i na południu po Morze Kaspijskie. Dalej już była Scytia i Sarmacja azjatycka. Czy myślisz, że Chetyci w dzisiejszej Turcji to też byli Słowianie? Oczywiście. Okej. Okay. Etruskowie też? O tym jeszcze powiem, tak. Dobrze. Ale to tak mi wjechało. Co w ogóle sądzisz o tej hyperborejsko-aryjsko takiej historii, która jest, powiedzmy, sięga 12-16 tysięcy lat do tyłu. Jak o tym byś powiedział? Ja może za chwilę tu jeszcze chciałem dodać, że po prostu trzeba liczyć słowiańszczyznę jako tych Słowian, że tak powiem, Sławian lądowych i Wenedów morskich. Dlaczego od Atlantyku? Dlatego, że Wenedowie zbudowali wszystkie porty, grody i miasta portowe w Galii i nad Atlantykiem. Brześć, czyli aktualny Brest, został wybudowany w starożytności przez Wenedów. To był szeroki pas. On się ciągnął od Brestu przez Orlin, czyli Orlen,
potem mec, miecz, mm-hmm. po słowiańsku do Dolnego Renu, czyli to był szeroki pas wybrzeża, którzy opanowali Wenedowie w starożytności. Chciałem powiedzieć, że Wenedowie panowali na wszystkich wybrzeżach Europy Zachodniej, to znaczy Skandynawia, Anglia, Irlandia, Islandia. I tam się też osiedlali. Tam też zostawiali swoją krew i potomków. Także można przyjąć, że Wikingowie 8-9 wiek to byli też potomkowie po części Sławian, Wenedów. Wenedy, którzy panowali. A z kolei Sławianie lądowi, oczywiście pomijając Wenedów, i ten obszar obejmował od Renu ziemię po Ural, tak de facto. I z północy, od Morza Północnego, Bałtyckiego do Morza Kaspijskiego, Czarnego, Egejskiego, i Wenedowie panowali nad Adriatykiem, proszę pamiętać, czyli Adriatyk też był sławiański. Od jakiego momentu pojawia się słowo na mapach Imperium Lechitów? Szczerze mówiąc, na mapach nie ma tego słowa, jest Lechia. Słowo Imperium Lechitów powstało przez historyków i kronikarzy. I muszę tutaj powiedzieć, że pisał o tym Uphagen Imperii Lechici albo Lechicum Imperium. Pisał też Kleczewski w swoim dziele Imperium Lecha. Pisał też Nikcewicz, profesor z Czarnej Góry, o European Sarmatian Empire of Lechites. Także w swoim dziele Dukla i Prywalitana. No i oczywiście dużo innych kronik też pisało o Lechi, o Lechitach, o Lechistanie. Na mapach natomiast powstały nowe nazwy ciekawe, jak na przykład Polska Monarchia Lechitów, użyta przez historyka Lelewela. No, czyli mamy tak zwane dowody nie u nas, ale pośrednie przez innych, którzy po prostu o tym zdecydowanie i tak konkretnie po prostu mówią. Ja tutaj właśnie, że wpadam ci słowo, w Atlasie opisywałem tutaj tą Polską Monarchię Lechitów i tutaj jest Polnische Monarchie de Lechiten po niemiecku i francuskie Monarchie Polonaise de Lechiten. No. W Atlasie. Żeby zaciekawić, powiedzmy, słuchaczy, chciałem zapytać o dosyć istotny układ czasowy. Cały rok, powiedzmy, 80, 90 prawie do śmierci Karola Wojtyły było 26 lat, nie wykorzystano, żeby dotrzeć do źródeł watykańskich mówiących o naszej przeszłości. Jak sądzisz, dlaczego Karol Wojtyła nazywany przez katolików Janem Pawłem II, czy sam siebie nazywający, nie zrobił nic w tym kierunku? Nie wiem, trudno powiedzieć, to by trzeba było jego spytać. Co się stało, że nasi historycy nie działali w tym kierunku, nie spowodowali, nie wykorzystali tej obecności papieża w Watykanie, żeby tam pojechać i poszperać trochę w źródłach watykańskich? Czy po prostu jest to zakazane, czy jest to jakaś odgórna decyzja, a może to jest związane z postrzeleniem papieża? Powiem w ten sposób, że to postrzelenie mogło być jednym z przyczyn, dlaczego się wstrzymał, bo jak wiecie, 13 maja 80 roku był zamach na niego. Tak. Jako w Układzie Solidarnościowym właśnie ciężko kraj to przeżył, bo to Solidarność wtedy była, istniała. I powiem w ten sposób, przecież mógł znieść jakiekolwiek klątwy rzucone na naszych tak zwanych władców, królów czy ludzi mieszkających w tym kraju między Odrą a Bugiem, czego po prostu nie zrobił, prawda? A tych klątw było sporo, jak pamiętasz. Może przypomnieć, tak, ile tego wszystkiego było? No, klątwy rzucone na królów i naród lechicki to 22. Łącznie pobicie pod Grunwaldem groziła ta klątwa. Jagiełło się przestraszył i po prostu nie ruszył na Malbork, bo
Jagiełło był królem pochodzącym z Litwy. Gdyby to był król lechicki, nie sądzę, żeby się zawahał. Wyruszył na Malbork, zdobył Malbork i by skończył to wreszcie. Zgadza się. A niestety. Ja myślę, że to, co ty mówisz, jest prawdopodobne, że Witold dostał trochę kasy i się wycofał, a biskupi tak wpłynęli na naszego wówczas króla, czyli Jagiełę, że ten się wycofał, prawda? I nawet nie odzyskał ziemi gdańskiej, mówiąc krótko, a była taka szansa, prawda? Tak jest. Najbardziej wpływowym był Oleśnicki, o ile pamiętam, biskup Oleśnicki. No, Oleśnicki był jeszcze wtedy młody, tam jeszcze kto inny był, ale to nie jest istotne. On tylko obronił króla, powiedzmy, przy tym ataku tego rycerza pamiętam, ze Sztumu, czy z Tucholi, już nie pamiętam dokładnie jego nazwiska, ale wiem, że właśnie starli się i w tym spotkaniu król wyszedł zwycięsko, a Leśnicki pomógł mu w tym. Chciałem zwrócić jeszcze coś takiego, co do dzisiaj niemieccy zachodni historycy zachodzą do głowy. Skąd się wzięła nazwa Germania? Oni nie powinni zachodzić głowę, bo oni to wymyślili. A konkretnie kto pierwszy napisał według ciebie? Czy to był naprawdę Cezar? Nie sądzę. Nie, to co wiem i zbadałem w źródłach, to Ibero-Celtowie, którzy przebywali ówcześnie na Półwyspie Iberyjskim, ruszyli na podbój Galii. Po podbiciu całej Galii przez Ibero-Celtów w III wieku przed naszą erą, oni nazwali wszystkie ludy za Renem, czyli na wschód, braćmi. Hermanos. Hermanos, Hermania. Ziemia, braci. Hermanos to bracia. Hermano to brat. Czyli stąd jest ta nazwa H. Potem zamieniono na twarde G, i wyszła Germania. To samo było, chciałem tutaj jeszcze wyjaśnić, z Suewami. Nadal ortodoksyjni historycy utrzymują, że byli jacyś Swebowie, że to byli Germanie, że to byli Sławianie. A to byli Suewowie, Sławowie. Po łacinie to jest Suevi, przez V, Suevi. Z tego Niemcy dodali B, utwardzili to, tak jak z Germanią. G, to jest twarde niemieckie G. Tak samo tutaj w Suewów wstawili twarde niemieckie B. No i mamy Suewów. A oczywiście to są Suewowie, Sławowie, czyli Sławianie. Okej. W ogóle skąd się nazwa wzięła Wendelicja? No, Wendelicja wzięła się od nazwy Windeli, czyli Lechy. Windeli. I potwierdziła to kronika norymberska, którą znalazłem w Bibliotece Uniwersytetu, w internecie oczywiście, Uniwersytetu Wisconsin w Stanach Zjednoczonych. Mm-hmm. I historycy Uniwersytetu Wisconsin przetłumaczyli tą kronikę norymberską z łaciny, gdzie było Windeli jako Lechs, czyli Windelowie to byli Lechy. Lechs, w angielsku. Rozumiem. Okej. Okay. Ponieważ mówi się nam dzisiaj, że my to, no Odra to jest i tak już dla nas za daleko, bo to byli Germanie, prawda? A skąd się nazwy wzięły na terenie dzisiejszej Bawarii na przykład? Nazwy takie jak Lech, czy miasto Lecha, czyli dzisiejszy Augsburg, już nie pamiętam nazwy łacińskiej, czy nazwy łacińskiej Wiednia, ale ty wiesz na ten temat więcej, tak. Więc opowiedz, jak to wyglądało. Tak, nazwa Augsburga była Windelicum, dosłownie miasto Lechów. Licum, miasto Lecha, odmiana, miasto Lecha. Muszę powiedzieć, że historia Windelicji i podbicia Augsburga jest następująca. To Amazonki ze swoją królową Marsepią pod koniec II wieku przed naszą erą najechały te tereny obecnej Bawarii i zaatakowały to miasto,
które miało tylko wały obronne i były otoczone od nogami rzek. Zdobyły to miasto, wygoniły, tylko część mężczyzn zostawiły do rozbudowy miasta i budowy swojej świątyni, swojej bogini Ziza. I miasto nazwały Zizaria. I o tym pisze Kronika Norymberska. W pierwszym wieku naszej ery ziemie te były najeżdżane przez Lechitów, przez Sławian i Lechów, i w związku z tym powstała nazwa Windelicja. Nazwa rzeki Lech jest tłumaczona przez kronikę, o ile pamiętam, czeską z XI wieku, od króla Lecha. A który król i kiedy, jaki tam panował, to trudno powiedzieć, bo nie mamy na to dokumentów, ale świadczy o tym, że musiał być, bo nazwano główną rzekę przecinającą Windolicję z południa na północ, jako odnoga Dunaju Górnego, nazwano Lechem. Lech Likus po łacinie. Wiemy z twoich książek, że tak zwany 9 rok naszej ery był czarnym rokiem dla legionów rzymskich. Najpierw klęska legionu tak zwanego marsowego, prawda, na południu, a potem w tak zwanym lesie teutoburskim strata 3 legionów, prawda, którymi dowodził Varus. Może coś na ten temat? Tak, tak. I o tym też Kronika Norymberska mówi i pośrednio również kronika czeska z XI wieku, że w 9 roku cesarz August Oktawian wysłał tak zwany marsowy legion z dowódcą i generałami, żeby zdobyć po prostu miasto Lecha. Ale nie udało się. Lechy wybiły do nogi cały ten legion, Lechici, i zamiar upadł. Natomiast kilka miesięcy później w lesie teutoburskim nastąpiło do kolejnej masakry 3 legionów i kohort pomocniczych, czyli w sumie około 30 tysięcy legionistów, jak się przyjmuje. I tutaj moim zdaniem dowodzili wojskami słowiańskimi zebranymi, jak to tylko możliwe, z wielu okręgów plemiennych, ponieważ ich było 30 tysięcy, musieli zebrać moim zdaniem około 40-50 tysięcy wojowników. I chyba tutaj przywódcą był król Lech IV uznany, ten Nawiło Leszek, z królem Arminiuszem, królem Herusków. Herusków, tak. Czyli ten, powiedzmy, wybrany, powiedzmy, przywódca Lechitów, był synem króla słowiańskiego i siostry Cezara, prawda? Tak jest. Julii Cezaris Major był półrzymianinem. Czyli praktycznie półrzymianin pobił rzymskie wojska i wychowany w Rzymie Arminiusz, bo on był wychowany. Właśnie. Reasumując, czyli wiano jego matki, to był dzisiejszy Wiedeń z okolicą, prawda? Tak, tak. Pierwsza nazwa Wiednia to była Julio Bona. Za zgodą Juliusza Cezara została tak nazwana i Julio Bona jako Wiedeń była tak zwaną bramą zachodu na wschód, na Lechię. Czyli krótko mówiąc, niech się Habsburgowie i Hohenzollernowie ciepło ubiorą, bo to, co nam głosili przez lata, jest po prostu jedną wielką ściemą i oszustwem, prawda? No, niestety tak. Niestety. W wielu wypadkach. Tak. Pamiętasz może, jaka była reakcja Oktawiana na klęskę Varusa? O tak. Oktawian bił głową w mur i krzyczał szalony: zwróćcie mi moje legiony. A druga wersja mówi: Varus, zwróć mi moje stracone legiony. No niestety, ale... To się... Jeszcze raz. Wiele układów zostało ukryte, a nieznajomość łaciny doprowadziła do tego, że wielu tak zwanych historyków, w cudzysłowie, polskich, nie radzi sobie z dotarciem do źródeł, ponieważ łaciny nie wzą, prawda? Przestali w 68 roku uczyć, nie?
No to nie wiem. Nie, nie mówiąc już o logice, prawda? Okej. Czy jakiś wpływ na, no miał, ale czy jakiś intensywny wpływ miał właśnie rozwój internetu i tego całego możliwości zaglądania wszędzie poprzez internet w twoim wydaniu? Jeżeli chodzi o źródła? Tak. Tak, oczywiście, przeogromny. Muszę powiedzieć, że nigdy bym pierwszej książki Sławiańskiego Lechi nie napisał, gdyby nie internet. Ale nie w sensie tam dowodów źródłowych, tylko dotarcie, jako dotarcie do źródeł. Na przykład na Uniwersytecie w Teksasie dotarłem do wielu map z nazwami angielskimi Lechów, francuskimi, hiszpańskimi. Wszystko to było na tych mapach. Z kolei na Uniwersytecie Wisconsin dotarłem do Kroniki Norymberskiej, która się okazała, w ogóle nie była znana historyką, bo opowiem jeszcze taką już prawie anegdotę teraz. Jak na internecie mailowałem z takim historykiem, który mi tam zarzucał po ukazaniu się słowiańskich królów. Mówił, a co to takiego? Kronika Norymberska jest tam znana. A mówię, tak, jeżeli tak, to proszę powiedzieć, co się stało w dziewiątym roku na terenie Windelicji. Cisza zapadła. Szok. No i przerwał połączenie. Zgadza się. Okej, Januszu. Pozwolisz, że ten pierwsze spotkanie z tobą w tej chwili zakończymy. Bardzo, bardzo serdecznie za takie niuansiki, które oczywiście nasi widzowie znajdą w twoich książkach, które polecam. Przede wszystkim Atlas, który jest naprawdę cudowny. Jeżeli to zobaczycie, to naprawdę nie trzeba nikogo więcej przekonywać. Można poczuć, że w tych mapach jest naprawdę zawarta nasza historia, nasza przeszłość, nas, Sławian, Lechitów, Aryjczyków. Obojętnie, jakbyśmy się nie nazywali, to nie ma żadnego znaczenia. Wszyscy mamy tą samą krew. I dlatego bardzo dziękuję za spotkanie. No i oczywiście proszę o następne. Dziękuję ślicznie, Januszu. Dziękuję, ale chciałem jeszcze tutaj kilka słów, jeżeli pozwolisz, dodać i przypomnieć na temat trzech źródeł, ponieważ o nie walczę, żeby je wreszcie przetłumaczono. Trzy nasze zacne, wspaniałe kroniki, które są tylko w języku łacińskim i nie chcą przetłumaczyć tych kronik. A dlaczego? Bo mówią o starożytnej Lechi. Właśnie o starożytnej Polsce. I są to kroniki Miechowity, kroniki Decjusza i właśnie kronika Sarnickiego. Te trzy kroniki powinny być jak najszybciej przetłumaczone, podobnie jak dzieła Kleczewskiego o królu Lechu, naszym protoplaście, i który też napisał drugie dzieło, Sarmacja Europejska. Czyli te pięć dzieł powinny być szybko przetłumaczone. Dziękuję. Apeluję o to. No, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby to się stało. Na pewno znajdą się środki i chętni, którzy pomogą w tym. Dzięki serdeczne i no, zapraszam widzów już na następne nasze spotkanie. Dziękuję. Dziękuję.